Witam wszystkich bardzo serdecznie. Dziś nauczymy się utworu Ona jest ze snu. Strój gitary jest standardowy. Gramy oczywiście kostką. Widzicie jeszcze ustawienia mojego wzmacniacza. Tutaj najważniejszy jest ten przester, żeby nie był on zbyt duży. Mamy uzyskać bardzo fajny rockowy dźwięk, ale również bez przesady. Plan, jak widzicie, szeroki, także potrzebny nam tutaj będzie szeroki rozstaw progów. Jeżeli jesteście ciekawi, jak brzmi ostatecznie to, czego Was będę uczył, kliknijcie w prawy górny róg ekranu. Widzicie tam teraz mój cover, który Wam tutaj wszystko pokaże. A my zaczniemy od intra utworu. Będą to po prostu pojedyncze dźwięki. Na początek. Tak? Miała być tutaj również druga kamera pokazująca prawą rękę, ale odmówiła ona posłuszeństwa, także musimy sobie poradzić tylko jedną ręką. Jeżeli chodzi tutaj o początek, będzie to naprzemienne kostkowanie. Tak naprawdę można sobie poradzić również zwykłym kostkowaniem w dół, czyli... Tak, i to również będzie dobrze, także jeżeli jeszcze nie potraficie tego dobrze, możecie grać kostkując tylko w dół. Zatem mamy już... Lecimy dalej. Teraz będzie kilka razy próg piąty na strunie czwartej. Później małe przejście. I jeszcze cztery razy próg siódmy. Tak, czyli łącznie mamy... Tak, zagrajmy od początku. Teraz w tym momencie należy sięgnąć próg dziewiąty. Ja już tutaj mam na progu siódmym palec trzeci, także próg dziewiąty sięgam palcem czwartym. Jeżeli nie możecie tego zrobić, polecam sięgnąć próg dziewiąty, po prostu przesuwając trzeci palec nad próg dziewiąty. Bądź też wcześniej... Podejść tutaj palcem drugim i wówczas dopiero przesunąć jako trzeci. Kwestie, co łapać jakim palcem, pozostawię już Wam. Grajcie po prostu tak, jak jest Wam najwygodniej. Także polecimy już do końca tutaj tego fragmentu wydzielonego pionowymi liniami. Jak widać, fragment ten, który mamy tutaj zawarty, powtarzamy trzykrotnie. Możecie tutaj dodawać co jakiś czas tłumienie palmiut. Jeżeli nie wiecie, co to palmiut, odsyłam znowu w górny prawy róg ekranu. Tam znajdziecie poradnik. Także możecie tutaj co jakiś czas użyć palmiut. Dla przykładu... Tak, na przykład tutaj właśnie pod koniec. Po powtórzeniu trzykrotnie tego fragmentu przechodzimy do ostatniego powtórzenia, ale to ostatnie powtórzenie będzie nieco zmienione, jak widać, czyli będzie to... I tutaj kończą nam się już te pojedyncze dźwięki. Przechodzimy teraz do power akordów. Ponownie odsyłam w prawy górny róg ekranu, jeżeli nie wiecie, co to są power akordy i jak je grać. My teraz przejdziemy do rzeczy. Widzicie, ta linijka już posiada pewne skomplikowane oznaczenia. Zaczynamy na power akordzie na progu piątym na strunie piątej. Czyli jest to power akord D5. I gramy go raz. Później tylko piątą strunę gramy, ale palmiut, tak? Czyli kładziemy dłoń na mostku i uderzamy tą strunę. Czyli mamy... Tak? I ponownie gramy ten power akord. Także mamy takie trzy dźwięki. Grane w ten sposób. Ok, dalej musimy zagrać dwa takie palmiuty. Zaznaczyłem tutaj progi zerowe. Chodzi o to, że trudno będzie zrobić Wam to odpowiednio szybko, tak jakbyście chcieli, czyli zagrać ten power akord, to jedno tłumienie, power akord, jeszcze dwa tłumienia na progu piątym i zaraz szybko przejść na próg dziesiąty. Dość daleko, także nie będzie to takie proste, dlatego zaznaczyłem tutaj progi zerowe, czyli po prostu odrywacie sobie dłoń, wędrujecie ją na próg dziesiąty, tam gdzie chcecie złapać kolejny power akord, w tym czasie robicie dwa palmiuty na progu zerowym. Tak? I nie przejmujecie się tutaj za bardzo, czy jest to struna piąta czy czwarta, gdyż będziecie to grać dość szybko, dynamicznie, to czy uderzycie tutaj dwie struny czy jedną strunę, nie będzie to miało aż takiego znaczenia. Także gramy w ten sposób. Tak? Później po prostu power akord na progu dziesiątym i na dziewiątym, czyli mamy... Tak jak widać, powtarzamy to dwukrotnie, zagram to właśnie dwukrotnie.
Jak widzicie, całkiem proste, gdy już się to odpowiednio opanuje. Teraz przejdziemy dalej. W kolejnym fragmencie mamy slajdy, jak widać, czyli zaczynamy od slajdu na power akord na progu 5 na stronie 6, czyli robimy mniej więcej ten slajd, zaczniemy od progu 3. Nie ma sensu robić tego wcześniej, tak? Także robimy w ten sposób. To jest nasz pierwszy dźwięk. Tak, po nim następują jeszcze dwa, czyli zagrajmy. Tak. Układ ten, jak widać, znowu powtarzamy, czyli. I za ostatnim razem gramy jeden slajd i jedno zwyczajne uderzenie, czyli. Łącznie będzie to. Tak, tak jakby grał w normalnej prędkości. Dalej ta sama sekwencja, ale już próg niżej, czyli slajd sobie zacznijmy od pierwszego lub drugiego progu i gramy. Tak. Zagrajmy może całą tę linijkę powoli. Tak jak widzicie, ja te slajdy wykonuję wręcz tylko próg bliżej i wtedy. Wtedy uzyskujemy odpowiednią szybkość, o którą nam tutaj chodzi, także nie przejmujcie się, jaki ten slajd będzie długi. Najważniejsze jest, żeby działał. Całą linijkę powtarzamy, jak widać, dwukrotnie. I po tym kończy nam się intro. Przechodzimy do refrenu. Może nie jest to zbyt często występujące zjawisko w muzyce, ale czasami zdarza się, że po intrze mamy od razu refren, dopiero później zwrotki i dopiero powtórzenia refrenu. Także w tym przypadku po intrze następuje refren, który jest dość banalny, jeżeli już złapiemy odpowiedni rytm. Mamy tutaj tylko trzy power akordy. Na strunie 5 na progu 5, na strunie 6 na progu 5 i na progu 3 na strunie 6. Będziemy grali takie sekwencje. Zacznijmy może od tego pierwszego power akordu na strunie 5 na progu 5. Zagramy jeden dźwięk, powiedzmy to akcentowy, niech to nazwijmy go tak tutaj, czyli gramy go. Tak, on sobie wybrzmiewa nieco dłużej niż reszta, czyli gramy go. Potem następuje, jak widać, 5 uderzeń dokładnie, czyli gramy ten jeden dźwięk, a później 5 uderzeń, czyli. Tak. Dalej, jak widać, ponownie jeden dźwięk akcentowy, gdyż jest on oddzielony trochę od innych. I znowu 5 razy. Tak. W normalnym tempie będzie to brzmiało. W ten sposób. Ok. Teraz, gdy już mamy załatwiony pierwszy power akord, przechodzimy wyżej i gramy w identyczny sposób, czyli jeden akcent i 5 dźwięków po nim. Tak, czyli powtórzmy od początku. Ostatnim power akordem jest power akord na progu 3, czyli power akord G5. W tym przypadku gramy tak samo, tyle że po pierwszym dźwięku akcentowym następuje 6 dźwięków, nie 5, tylko 6, tak? Czyli gramy tak, tak na zakończenie. I linijkę tą powtarzamy 4-krotnie, jak widać, zagram ją teraz dla Was. Sposób. Jak widać, refren jest całkowicie prosty i nie ma tutaj nic skomplikowanego. Przejdziemy teraz do zwrotki utworu. Zaczynamy od power akordu na progu 5. Musimy go złapać. Poprzedzają go jeszcze dwa palmiuty, ale również na progu 5, także układ ten możemy zostawić. Zaczynamy od dwóch palmiutów i gramy jeden dźwięk. Tak? Całość powtarzamy ponownie, dwa palmiuty i jeden akord. Tak, czyli mamy. Pokażę może tutaj, oczywiście palmiut nie działa powyżej mostka, także mogę Wam tylko poglądowo pokazać. Czyli gramy dwa razy palmiut i akord. Ponownie dwa razy palmiut i akord. Tak, czyli mamy. Całość kończymy jeszcze jednym palmiutem, cały czas na tym chwycie, czyli tak, czyli mamy. Teraz musimy przejść na kolejny power akord, dwa progi wyżej, próg 7-9-9. Tym razem zaczynamy najpierw od zagrania akordu, później dwa palmiuty i ponownie akord, czyli.
ten sposób. Zagrajmy od początku. Ok, nie jest to chyba takie trudne. Ok, po tym mamy taką krótką sekwencję. Tak, możecie w całości zrobić ją pierwszym palcem. I sobie po prostu zjechać w dół, lub próbować jakoś zamieniać palce. Ale chyba najłatwiej jest po prostu tym pierwszym. Dalej gramy ponownie dwa palmiuty, ale musimy już przejść na chwyt power akordu G5, czyli na progu trzecim. To samo co wcześniej, czyli... Na koniec gramy jeszcze jeden palmiut, ale po krótkiej przerwie, czyli na początek... O, mniej więcej teraz. Tak? I szybko, tutaj będzie to naprawdę dość szybko, musimy przejść na power akord ponownie na progu piątym i zagrać go. Tak, czyli mamy... Dotąd. Po zagraniu gramy ponownie jeszcze dwa palmiuty i akord. Tak, czyli... I na zakończenie linii gramy po prostu czterokrotnie ten power akord. Mniej więcej tak. Można grać cztery razy w dół lub dół-góra, dół-góra. Tak, to nie ma większego znaczenia, jak Wam wygodniej. Zagrajmy całą linijkę jeszcze raz powoli. W ten sposób. Całość powtarzamy, jak widać, dwukrotnie. I przechodzimy do linijki numer 2. Początek linijki drugiej jest identyczny jak linijki pierwszej. Tylko teraz mamy nieco fajniejszy taki riff, czyli w sumie nie powinienem nazywać tego riffem, taki układzik. Takie schodzenie w dół po skali. W ten sposób. Możecie to również próbować jednym palcem, ale jako, że tutaj mamy przejście o pół tonu, to ja sobie tutaj gram w ten sposób, czyli trzeci palec, drugi palec i pierwszy. I później kończę palcem pierwszym cały układ i to jest też ważne, bo zaraz wracamy do power akordu również na progu piątym, więc jeżeli mamy tutaj ten pierwszy palec, bardzo łatwo jest przejść do tego power akordu, dokładając pozostałe palce. Zagrajmy od początku. Dalej gramy to samo co na początku. I teraz sama końcówka, to będą cztery dźwięki. W ten sposób macie je zapisane na strunie piątej, na progu piątym oraz czwartym. Możecie również grać je tutaj, na strunie szóstej, tak jak wszystko wcześniej. Ale radzę grać jednak na strunie piątej, gdyż mamy potem bliżej do power akordu na progu piątym, którym bodajże zaczniemy kolejną linijkę, także jest to bardzo wygodne. O, i od razu mamy power akord. Dobra, to by była cała linijka, zagram ją jeszcze tak woli ścisłości całą powoli. No dobra, i przechodzimy do ostatniej linijki, zakończenia zwrotki. Początek jest identyczny. Tak, właściwie dotąd. Dalej musimy przejść na próg trzeci, bo tutaj będzie zaraz power akord G5. Gramy dwa palmiuty i dźwięk, który tutaj będzie wybrzmiewał nieco dłużej. Na koniec wyładowujemy energię na power akordzie na progu siódmym, na strunie piątej. Końcówka będzie dokładnie brzmiała w ten sposób. Tak, także pierwszy dźwięk jest trochę wcześniej i ostatni jest trochę też po pewnej przerwie. Tak. Zagrajmy całą linijkę na sam koniec. I tutaj będziemy po prostu przechodzić do refrenu.
Także to jest cały utwór, solo w nim nie ma, także lekcja dość krótka. Zapraszam do subskrybowania mojego kanału na Facebooka, gdzie zawsze znajdziecie coś ciekawego i widzimy się w kolejnej lekcji.